Komentarz dnia. Także na jedynkapolskieradio.pl, a w studiu Adrian Klarenbach i goście. Dzień dobry. Jak się już ma tę wiedzę, to wtedy można śmiało zaprosić publicystów, którzy mają wiedzę jeszcze szerszą i z nimi bieżące wydarzenia komentować. Jarosław Włodarczyk, Jerzy Kłosiński, publicyści dzisiaj państwa, moi goście. Dzień dobry panom. Dzień dobry. Dzień dobry. No coś jakoś tak oschle, bez entuzjazmu żadnego, bez głębi jakiejś takiej. Pogoda taka, czasy takie, więc... A czasy jakie? Bez entuzjazmu. No czasy takie niespecjalne. No czasy takie, że sądy to dawnym ubekom emerytury przywracają, o tym dziś nasz dziennik się rozpisuje. No nawet minister spraw wewnętrznych też. Wice. Tak, co jest dość... To jest w ogóle trudny temat, w tym sensie, że chyba nie ma wątpliwości, że należałoby tym, którzy w aparacie przemocy państwa komunistycznego działali i mają z tego powodu dodatkowe świadczenia, należałoby te świadczenia ograniczyć. Myślę, że tutaj nie ma szczególnego sporu. Tylko zawsze jest pytanie jak. I Prawo i Sprawiedliwość, kiedy uchwaliło tę ustawę dezubekizacyjną na tym słynnym posiedzeniu w sali kolumnowej w Sejmie i w tym całym zamieszaniu w Sejmie, kiedy chciano dziennikarzy wyrzucić z Sejmu, no niestety zrobiło trochę, można powiedzieć, bubel prawny. I teraz tego ponosimy konsekwencje wszyscy i począwszy od tego na przykład minister spraw wewnętrznych czy wiceminister Zieliński. Tak jest. Przywrócił na przykład emeryturę słusznie policjantowi, który miał świetny przebieg służby jednemu z generałów i to nie jest kontrowersyjne. A 30 kilku policjantów zostało świadczenie przywrócone. Tak, a z drugiej strony przywrócił też komuś, kto był w ZOMO, zresztą ta ustawa ZOMO nie obejmuje, ale no był w UB i tak dalej. Więc tutaj są tak trudne do uchwycenia te kryteria i o ile intencja Prawa i Sprawiedliwości była słuszna, to wykonanie jest niestety bardzo niedobre. Ciekaw jestem, co redaktor Jerzy na to. Znaczy nie wiem, czy to jest bubel, bo to jednak jest przepis, który upoważnia ministra do właśnie takiego wyłączenia spod przepisów tej ustawy osób, które jakoś tam szczególnie... Ja źle zostałem zrozumiany. Nie ten przepis o ministrze, że ma prawo takie nadzwyczajne, tylko co do zasady cała ustawa i to, że są wątpliwości sądowe i też, że objęto tych to wszystkich, a nie tylko pewne grupy. No, to ustawa mówi dość precyzyjnie, kogo objęto, prawda? Natomiast to, że sąd, i to w zasadzie mamy tylko precedens w wypadku jednego sądu. Mówimy o tym Częstochowskim. O tym Częstochowskim, który znajduje rzeczywiście jakąś tam lukę. To jest, no, być może swobodna twórczość, czy taka radosna twórczość sądu, który po prostu, jak wiadomo, sądy są różne w Polsce. Zdecydowana większość sędziów no, na pewno spełnia swoją rolę bardzo uczciwie, ale są sądy, które ulegają jakimś politycznym tendencjom. Na przykład sędziego Tulei jest takim ewidentnym przykładem, że po prostu jest to sędzia nawiedzony politycznie, prawda? No, ale on nie rozpatruje. Ale nie, ale ja mówię, że ja nie wiem, jaki jest ten sąd w Częstochowie. Ale bardzo podoba mi się ten zwrot nawiedzony politycznie. No tak, ale tutaj mamy sytuację taką, że to, o czym pisze nasz dziennik, że sąd w Częstochowie nie wstrzymał postępowań, tak jak sąd warszawski, bo sąd warszawski zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o wyjaśnienie tak naprawdę porządnej legislacji i właśnie luk w tej ustawie. Czyli mówiąc wprost, ta ustawa jest zgodna z konstytucją. No tak, ale sąd Częstochowski z kolei poszedł krok dalej i powiedział, że wydaje swój wyrok na podstawie konstytucji, jak również przepisów unijnych. Tak, tylko pamiętajmy o tym, że wcześniej, przed tymi pytaniami do Trybunału, inne sądy wydawały też wyroki, więc to nie jest tak, że sąd Częstochowski jest jedynym sądem, który wydaje. Trzeba pamiętać, że w demokratycznym państwie prawa każdy, jeżeli jest pod rygorem takiej ustawy, ma prawo do odwołania i też ten tryb przewiduje ta ustawa odwoływania się do sądu. Więc nie jest to dziwaczne zachowanie tych funkcjonariuszy byłych milicji czy służb bezpieczeństwa PRL-u. I oni mają prawo skorzystać ze swojego Swoją drogą ciekawe, prawa. Że ścieżki zdrowia w Radomiu do dziś nie zostały w żaden sposób ani wyjaśnione od początku do końca, ani też rozliczone, czyli mówiąc wprost, ci, którzy pałowali, nie zostali osądzeni. No, no, no ja więc... powiem,
właśnie, no proszę bardzo. Ja tylko chcę powiedzieć, że na przykład minister przywrócił emeryturę jednemu z policjantów, który był jednym z dowódców w kopalni Wujek. No ale możemy ogólnie powiedzieć, że łagodność w stosunku do sprawców różnych przestępstw i zbrodni z okresu stanu wojennego, czy w ogóle z okresu państwa totalitarnego, czyli PRL-u, w różnych jego odmianach, prawda, no były bardzo pobłażliwe. Ta pobłażliwość była widoczna w wypadku wielu procesów, choćby może najbardziej wyrazistym takim przykładem był toczący się przez kilkadziesiąt lat chyba proces zomowców z Wujka, prawda? I dzisiaj wraca znowu sprawa jednego zomowca, który ta sprawa powinna być załatwiona na początku tak zwanej transformacji, na początku lat 90. Tylko pokazuje nieskuteczność, a być może siła tego lobby właśnie postkomunistycznego, które było oparciem dla właśnie byłych funkcjonariuszy UB i dopiero PiS był w stanie wprowadzić taką ustawę, która jakoś wyrównuje... A może ja, może ja poddam temat pod dyskusję, postawię tezę i pan redaktor się albo ze mną zgodzi, albo się nie zgodzi. I nie jest to jakiś temat taki strasznie polityczny, ale może po prostu taki układ był w Magdalence, że przy okrągłym stole. To, co było, to było. Tego już nie rozliczamy, nie wracamy. Ewentualnie paru wystawimy na zasadzie takiej, a weźcie, rozliczcie, żeby było, że jakieś tam rozliczenie z przeszłością nastąpiło. Koniec, kropka, idziemy dalej. My się uwłaszczamy, wy sobie budujecie swoje państwo i idziemy ręka w rękę. Jeśli nawet był taki układ, co jest bardzo prawdopodobne, że był, to nie znaczy, że elity polityczne, które sprawowały władzę już po 90 roku, kiedy były wolne wybory, prawda, w 91, miały dalej respektować układ... Przepraszam, a gruba kreska? A siekiera sławetna, która tę grubą kreskę niszczyła? No przecież właśnie to przerabialiśmy. No ale panowie, ja byłbym ostrożny jednak, żeby ministra, wiceministra rządu Prawa i Sprawiedliwości, pana wiceministra Zielińskiego, podejrzewać, że ulega lobby ubeckiemu i że jest wykonawcą chyba układu z Magdalenki. Czegoś takiego nie powiedział. No ale panowie, to nawet on... nie chyba, tylko na pewno. No, ale, ale to on właśnie niedawno przywrócił emeryturę jednemu z dowódców pacyfikacji kopalni Wujek. No to on, a nie sąd żaden i inna instytucja, tylko wiceminister rządu Prawa i Sprawiedliwości. Więc albo, oczywiście są w tej chwili wątpliwości co do tego funkcjonariusza, ponieważ on też pojawia się przy okazji kwestii afery podkarpackiej i tych nagrań z domów publicznych. A są takie nagrania? No, mówi się, że są. No widzisz, mówi się. Ale to mówisz mniej więcej tak jak jeden z polityków, którego dziś gościłem w TVP Info i mówi, że prawdopodobnie są. Ale nie. Ja mówię o tym, o informacjach, a wiesz, że prawdopodobnie są aniołki? No, i ja to garbate. Ja wiem, że są, a nie garbate. Natomiast zmierzam do tego, że jak to ma funkcjonować, jeżeli wiceminister tego rządu, takiego... rządu, polskiego rządu. No ale tego rządu, w sensie mam na myśli obecnie urzędującego, przywraca emeryturę człowiekowi, który uczestniczył aktywnie w pacyfikacji kopalni. To może redaktor Kłosiński ma jakiś pomysł, żeby to uzasadnić. Nie umiem się ustosunkować do tego przypadku. Być może są jakieś, widocznie są jakieś uzasadnione przyczyny, że ten pan został wyjęty spod rygorów tej ustawy. No, jeśli jest taki przepis, który pozwala ministrowi, to musi to jednak uzasadnić, prawda? No, na tym cały numer polega. No ale mimo wszystko odpowiada politycznie za taką decyzję, bo to, że nawet o tym dyskutujemy, to już jest jego odpowiedzialność polityczna i za to może być rozliczany, że do czegoś takiego dopuścił, jeśli nie ma uzasadnienia, takiego uzasadnienia, które nas przekona, prawda? Więc ja zakładam, że tak jest, bo i gdyby tak nie było, to byłoby źle, to z panem się zgodzę, ale z powodu jednego przypadku nie możemy uogólniać, że w ogóle cała ustawa jest zła, że należy
się w ogóle wycofać z tego, bo to jest rodzaj pewnej sprawiedliwości historycznej, bym powiedział. No, nawet społeczno- nie tyle historycznej, ale społecznej. Społeczno-historycznej. To, no to się wszyscy zgadzamy. Tak, ale jeśli i to zafunkcjonowało, to trwa. Oczywiście no, są jakieś takie reperkusje, bo powstanie kodu i tak dalej. No to jest jakiś efekt tego, że pewna grupa ludzi bardzo głęboko w państwie umocowana w strukturach państwa przez wiele, wiele lat została pozbawiona pewnych przywilejów nadzwyczajnych, powiedzmy sobie szczerze, od razu, że to są były emerytury wyjątkowo wysokie w stosunku do średnich. I oni nawet nie do średnich, ale do najniższych przecież. Tak. I oni paradoks polegał na tym, że ofiara brała tej emerytury mniej, o ile w ogóle jej jakaś emerytura przysługiwała, w odróżnieniu od kata, którego spotykało uśmiechniętego na ulicy. Tak to wyglądało. No właśnie, i przez wiele, wiele lat ci ludzie represjonowani z Solidarności, no naprawdę mieli bardzo trudną sytuację materialną, bardzo często mieli trudną sytuację i nikt ich nie podał ręki, prawda? Mieli bardzo niską emeryturę, a ich oprawcy cieszyli się, jeszcze się śmiali, że opływają w dostatki. No to jest po prostu myślę, rzecz... że tutaj nie ma sporu wokół tego, czy takie rozliczenie z przeszłością powinno nastąpić. Zdecydowanie tak. Tylko, że jeżeli robi się tak ważną rzecz, to trzeba ją zrobić porządnie. I to jest kwestia jakości legislacji. Dlatego, że na przykład tworzony GROM na początku był w ramach struktur, znaczy wszyscy żołnierze, którzy byli w pierwszej jednostce GROM-u, objęła ich ustawa to. Ponieważ przez tam miesiąc chyba było to w strukturach podległych MSWiA. Potem zostało wyłączone. Ale to był ten okres, który obejmuje ustawa. No, nie zwracanie uwagi na takie szczegóły, ale w ciągu można miesiąca nie nabywa się przywilejów emerytalnych. Ale też nie, spójrzmy nie chodzi o to, że strać, ale można je stracić. Właśnie to, że miesiąc było się w gromie, wśród tych żołnierzy, których generał Petylicki zakładał grom, oni wszyscy zostali pozbawieni, jak jeden mąż, tych przywilejów emerytalnych. Po czym zostały im przywrócone? No właśnie nie. To sukcesywnie następuje. Właśnie to jest ten problem, że jak się robi taką ustawę, to trzeba to zrobić porządnie. Znaczy, no, nie wiem, co to znaczy porządnie. Wie pan, no, zawsze w wypadku funkcjonowania każdej ustawy są jakieś przypadki, można powiedzieć, które nie pasują do ustawy i czy są jakieś wyjątki. Więc no, nie można potępiać w czambuł ustawy, która generalnie rozwiązała problem, o którym ty mówiliśmy. Jest, no poza tym, że mamy kilkadziesiąt tysięcy odwołań. No tak, ale to już jest sprawa właśnie... To już jest sprawa rzeczywiście funkcjonowania sądów. No i jeśli jest taka dziura, o której pan mówi, to no, ta ustawa powinna podlegać nowelizacji, prawda, żeby zapobiec zapychaniu wniosków do sądu, bo to jest rzeczywiście zapychanie sądów wnioskami. A państwo, nie wiem, czy usłyszeli to, co powiedział przed momentem Jarek, że jest kilkadziesiąt tysięcy odwołań. No tak, bo tak jest. I tu mówimy, proszę państwa, o kilkudziesięciu tysiącach osób, które były w jakikolwiek sposób związane z opresem represji, znaczy z obozem represji, tak. I ze służbami specjalnymi państwa ludowego. No, to jest fenomen. No nie, bez przesady, to państwo świetnie funkcjonowało, jeśli chodzi o aparat represji i to mnie nie zaskakuje akurat, że jest tak dużo, no bo pamiętamy tamte czasy, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej, ale tak funkcjonują państwa totalitarne. Że Jarosław Wodacz, Jerzy Płosiński, mówiący te słowa, Adrian Klarenbach. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Był to komentarz dnia.